tak zerkam na was ciągle, dużo młodych. Młodzi, zróbcie hałas! Jak się przez sekundę ktoś zastanawiał, czy ma zrobić hałas, to pytanie nie było do ciebie. No wiecie, że ci młodzi, nie? Ci młodzi, młodzi, to oni myślą, że my młodzi nigdy nie byliśmy. Oni myślą, że my zawsze o tako, nie? No, że my tak rano wstajemy i z obłędem w oczach tak dryfujemy do podwieczorku. No a potem krzyżówka i do grobu. Młodzi nam się jeszcze chce. Normalnie się jeszcze chce. Są plany, są marzenia. Są normalnie ambicje, aspiracje, wszystko jest, nie? Ja od zawsze byłam zbudowana z marzeń. I co? I jestem dzisiaj we Włocławku. Jak byłam taką małą Kasią, to miałam jedno główne marzenie. Nie wiem, czy któraś laska też o tym marzyła. Słuchajcie, ja na maksa wierzyłam, że to się spełni, nie? Ja marzyłam, że ja znajdę księcia z bajki. Wszystko było zaplanowane, nie? Że on podjeżdża na białym koniu, koń robi icha i by do końca życia. I w zamku ja nie sprzątam. Słuchajcie, ale serio, ja codziennie w oknie siedziałam, może dzisiaj. No ale jaki książę, nie? No jak się wychowujesz w Ciborzu? Szczytem jest syn Kowala, no! Ja też dopiero niedawno się zorientowałam, że ja nie jestem księżniczką, tylko synem Kowala. Ale na maksa wierzyłam w to, nie? Jezu. Ja nie wiem, czy ktoś z was się wychował w małej, naprawdę małej miejscowości. Przepraszam? Kowal. Kowal? Jak nam się teksty spasowały? Syn Kowala z Kowala, czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Mój Boże, ja tam powinnam szukać mojego księcia. Kowal, ile tam osób mieszka? 3,5 tysiąca. Halo? Halo? Włocławek do Kowala? Aha, on liczy, przepraszam, jest Halina. Kryszka, Stefan zmarł niedawno, to nie. Anka wyjechała do Irlandii. I macie już policzone? 3,5 tysiąca. O, kochany. To się nie rozumiemy. To z mojej ciborskiej perspektywy nawet Kowal to metropolia Paryż Europy, rozumiesz? Nie, żebyście skumali, o czym ja mówię. My w Ciborzu mieliśmy tak. Szpital psychiatryczny, Sosny i ja w oknie. Miastowie, wy musicie zrozumieć, że wychowywanie się w małej miejscowości nie jest łatwe, kurde, bo wystarczy, że sobie włożysz w banie takie niezbyt wygórowane oczekiwania, że bez związków kazirodczych, to ci połowa odpada. Dodasz do tego niebijące, to się możesz pakować iść na PKS. No to poszłam. Powiem wam tak po latach z perspektywy, to ja stwierdziłam ostatnio, że ja w tym Ciborzu nie miałam prawdziwych przyjaciół. No, trafiłam na moje stare zdjęcia niedawno. Kurde, nikt mi wtedy nie powiedział, że ja wyglądałam jak skrzyżowanie Giermka z bufetową. Było bardzo źle, ja w ogóle się dziwię, że ja wtedy będąc takim dziewczem, że ja miałam naprawdę fajnego faceta, słuchajcie. Naprawdę zajebisty gościu, no. Był fajny, zmarł w zeszłym roku. No, ale w ogóle się nie smućcie, miał 86 lat. Jak go poznałam. Ale co się cukierków objadłam, to moje. No, coś czuję, że to jest wasz klimat żartu. To dokończę. Dzisiaj jak do was jechałam, jeszcze coś takiego wymyśliłam, nie? I słuchajcie, to nie są plotki. W 7 minut jesteś w stanie wszystkie te guziczki rozpiąć. Teraz to ja jestem realistką, nie? Ja wiem dokładnie, co tutaj wszędzie się dzieje. Wiem. Ja wiem, że ja no nie mogę mieć zbyt wygórowanych oczekiwań. Ale też nie chcę obniżać moich oczekiwań jakoś tak drastycznie. I tak sobie pomyślałam, że może dobrą opcją jest rozłożyć moje oczekiwania na różnych facetów. Że z tym się fajnie gada, nie? Pije piwko. Z tym się fajnie dyma, zbiera grzyby. Równocześnie. No właśnie o to chodzi. To był taki żarcik dla dziewczyn, bo właśnie faceci będą dalej rozkminiać. Podgrzybki czy prawdziwki? Fakt, że mam swój typ, nie? No, mam.
Tak jak każdy z nas, nie? Mam też swój typ. Słuchajcie, mój taki typ, ale taki na maksa typ, to jest taki typ surfera. Kumacie? Że on w ogóle nie musi być rozgarnięty, może być matołem. Ważne, żeby był zjarany i naoliwiony. Bo poślizg w pewnym wieku ma znaczenie. Wy chichu, a młodzi na sali mają takie dziwne to, co ta pani teraz powiedziała. Wiecie, no... Ja sobie też muszę ciągle przypominać, nie? Że kurde, a może ja jestem kimś takim dla kogoś, że wiecie, że też jedną, dwie cechy mam spoko. Może słuchajcie, może dzisiaj ktoś z was tak patrzy na mnie i ma takie... Nie no, fajna! Brałbym ją na grzyby! Ja jestem po 40. Są marne szanse na to, że ja mogę być dla kogoś surferem, no. No, dlatego ja się staram nadrabiać w gadce. Ale powiem wam, że bycie stand-uperką, to się w ogóle nie przekłada na taką randkową gadkę, nie? W ogóle, bo nie, to się w ogóle wydaje, że ja mam sobie coś... No, że najlepiej mi idzie gadka, jak mi za to płacą.